Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam na sesji środowej. 15 dzień listopada. Rozpoczynam poranny przegląd techniczny. Zaczniemy sobie może od DAX-a. Tak jak skończyliśmy wczoraj, tak dzisiaj zaczniemy, bo też ciekawe rozstrzygnięcie na niemieckim indeksie. Tutaj nie tyle, że te głębokie mierzenie wewnętrzne zostały wybite, ale też wybity ten wierzchołek tutaj. Z pierwszej połowy października, pod koniec pierwszej połowy października, rejony 15575 stanowiły tutaj maksimum. Natomiast tak naprawdę podczas sesji wczorajszej godziny popołudniowej czasu polskiego te nowe szczyty, najpierw wyrównane na tej świece, a potem już przebite, i dzisiaj handlujemy ponad 15600 i to wyraźnie ponad 15600, nawet i w okolicy 15650 tak naprawdę. Teraz tak, pierwsze to mierzenie zewnętrzne nas interesuje, ale też możemy sobie oprzeć ten układ na dwóch rodzajach mierzeń, czyli też na wewnętrznym z tego całego swingu spadkowego. Zobaczcie, że wtedy nam się tutaj to będzie klastrowało. Może super precyzji nie ma, ale to jest interwał jedno sesyjny, tak? Więc rozprzestrzenienie tego tutaj na powiedzmy 50 nawet punktów nie stanowi problemu. Wcześniej mieliśmy 50 z tego szerokiego swingu spadkowego, 100% oczywiście z tego poprzedniego korekcyjnego. Po tym korekcyjnym, ten, który nam się ukształtował, ostatni spadkowy. No i obecnie okolice 15800, 15840. Nawet do zapamiętania ten zasięg jako najbliższa strefa oporu na DAX-ie. Idziemy dalej, idziemy do złota. Tutaj reakcje na 38,2. Fajnie, można było z tego skorzystać i cały czas tą pozycję trzymać. Natomiast ja tutaj zdecydowanie podejdę już bardziej lokalnie, tak? Czyli interesują nas te ostatnie spadki i jak możemy je sobie pomierzyć i wyznaczyć kolejne interesujące techniczne tutaj poziomy. Zobaczcie, 50 testowana na silnej biegunowości. Bardzo dobrze to widać tutaj. Zarówno z jednej od góry, jak i drugiej od dołu. Wcześniej reakcje na wykresie się pojawiały. Zaznaczymy to jeszcze odcieniem takim podażowym. Czyli mamy strefę ZZB, mamy mierzenie 50% i mamy retest tak naprawdę, bo zobaczcie, że na złocie wczoraj w godzinach sesji amerykańskiej, czy w okolicy otwarcia sesji amerykańskiej było pierwsze podejście, reakcja tak naprawdę nie za duża, tak? Chociaż mamy tutaj około 9 dolarów, aż źle na początku, że mamy aż około 9 dolarów, także dało się z tego jak na jednej sesji całkiem fajny wynik też wyjąć. No i dzisiaj teraz w okolicy otwarcia sesji europejskiej jest ponowny atak na tą strefę. Dobra, USDJPY. Tutaj 61,8 nas przede wszystkim interesowało. To była też analiza z dnia wczorajszego. Głębokie spadki na łuku, które właśnie w okolice tego 61,8 powędrowały. Oznaczymy to sobie odcieniem zielonym i na ewentualny retest możemy tutaj liczyć właśnie tej strefy 150-20, 150-23. Obecnie odjechaliśmy około 40 pipsów z hakiem, ale spokojnie są to zasięgi do zrobienia w przeciągu jednej sesji, więc na łyku 150-20 do zapamiętania na dzisiaj. GBP USD, tutaj mocne wybicie podczas sesji amerykańskiej w dniu wczorajszym. Silny wystrzał popytowy, powiedzmy dwie bardzo mocne świece godzinowe. Ta pierwsza, no ponadprzeciętna na ponad 100 pipsów, także no rzadko taka sytuacja się zdarza. Myślę, że ten popyt, jaki tutaj się pojawił w przeciągu tej jednej, dwóch świec godzinowych, może być mocno broniony w najbliższym czasie i ciężko będzie zejść poniżej tych stref. Trzeba mieć tego świadomość. Lokalnie bardziej. Jeżeli korekta, to jaka? Możemy sobie spróbować coś wyznaczyć. Pierwszy taki target, jaki
możemy oznaczyć zmierzenia tego swingu wzrostowego kolorem zielonym, 38,2% strefa wsparcia. Oczywiście tutaj spory dystans brakuje, bo około 80 pipsów, nawet nieco więcej, więc może być ciężko dzisiaj ten obszar zaksięgować, oczywiście pod warunkiem, że ta zmienność będzie średnia, bo jak znowu uderzymy jakimś silnym swingiem, to bez problemu, jak jest tutaj doskonały przykład tego, w przeciągu godziny przekraczamy 100, ale to są sytuacje często najczęściej wyjątkowe i rzadko się zdarzają, ciężko nawet coś takiego upolować. Czyli tak, pozostawiając to, co mamy na kablu 382, 123, 83 i cały czas aktualne tutaj mierzenie 127,2 zewnętrzne. Ja tą siatkę teraz usunąłem, ale tutaj to wcześniej oznaczyliśmy, na pewno widzieliście, mamy 1,2500 tak naprawdę jako strefę oporu. I na szybko jeszcze euro USD, słabość dolara oczywiście tutaj też bardzo mocno widoczna. Również te zasięgi, jakie robił wczoraj przede wszystkim euro USD, bardzo wysokie, może nie jest to ponad 100 jak na kablu, tutaj około 70 na tej samej świecy godzinowej. Natomiast jest to wynik i tak bardzo duży. Tutaj korekcyjnie bym też podszedł do tematu. Tutaj ten ruch możemy sobie pomierzyć i przy ewentualnej korekcie większej na euro USD spróbować coś tutaj rozegrać. Na zielono poziom FS100, najbliższe wsparcie 1,0785, 1,0787, 85.